Witajcie, moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. W ogłoszeniach parafialnych nic. No, prawie nic. Dobra, prawie nic. Okej, Champions of Exxon zostało anulowane, Feudum już się skończy, zanim wy to pewnie obejrzycie, albo będzie tam kilka godzin dosłownie do końca kampanii. Natomiast jedna rzecz, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę, ponieważ jakby nie było, jesteśmy patronami medialnymi polskiego wydania tej gry. 25 lutego na Kickstarterze rozpocznie się kampania Strażników Xobos, Guardians of Xobos. Właśnie muszę... Dobra. Generalnie jest to gra, której my kibicujemy od samego początku. To jest gra, którą Magot tak naprawdę poznał przy okazji pobytu w Brzegu, z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Magot z tą grą przyjechał, że tak powiem, no i dosłownie, bo dostał ją później paczkomatem, ale przyjechał z bardzo pozytywnymi wrażeniami odnośnie tej gry i bardzo nam się ta gra spodobała, bardzo gorąco ją polecamy i no kibicujemy jej, dlatego no jakby mówię to do was, chociaż zdaję sobie sprawę, że wy, jeżeli byście chcieli mieć Strażników Xobos, to możecie po prostu nabyć polski egzemplarz, bo już jest. Ale jeżeli nie, jeżeli liczycie może na jakieś fajne stretch gole, albo jeżeli po prostu będziecie chcieli wesprzeć polskiego wydawcę na rynku międzynarodowym, niebawem 25 lutego zaczyna się kampania na Kickstarterze Guardians of Xobos. Xobos. Amerykanie tak nie wymawiają tego KS, więc to byłoby... Ja bym to powiedział Guardians of Xobos. Tak bym to powiedział. Takie tu nieme. Dobra, nieważne. Dzięki wielkie. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Mówię, niewiele więcej się tu dzieje. Do recenzji nic nie przyszło. To znaczy coś przyszło, ale nie wiem, nie dostałem odpowiedzi od wydawcy, czy mogę się już tym pochwalić, więc no, w sklepach jeszcze tego nie ma. My dostaliśmy egzemplarz, bo jesteśmy patronem i chciałbym się tym pochwalić, ale mówię, nie dostałem info, że już mogę się chwalić, więc się na razie nie chwalę, ale coś przyszło. Dobra, tyle. Przechodzimy do newsów. Newsy, moi drodzy, co mamy w newsach? Przede wszystkim mamy film Longshot. Film, o którym słyszałem wcześniej, ale nie chciałem o nim mówić, bo nie sądziłem, czy to będzie coś dobrego. Jest to komedia z Sethem Rogenem, tej samej ekipy, która zrobiła Neighbors, która zrobiła Knockout, która zrobiła inne filmy z tym aktorem. No i powiem szczerze, jego humor, jego poczucie humoru, jego styl komedii zaczął już mnie trochę... Nie, że męczyć, nie chcę powiedzieć męczyć, ale już jakby się trochę przejadł i chciałem od niego odpocząć. No ale zobaczyłem, że jest jakiś film z nim i z Charlize Theron w roli głównej i stwierdziłem, okej, to może być ciekawe zestawienie. Obejrzałem ten trailer i stwierdziłem, o, to może być nawet niezły film. Słuchajcie, jest trailer do tego filmu, możecie sobie zobaczyć, jest to komedia romantyczna z Sethem Rogenem i Charlize Theron. No już, to już wzbudza moją ciekawość, która po tyle, że wydaje się być całkiem zabawna i być całkiem oryginalna, tak? Mamy kobietę, która chce startować na prezydenta i potrzebuje kogoś, kto pomoże jej jakby w pisaniu przemówień i tak i różnego tego typu rzeczach. No i trafia na niego, spotyka swojego, to jest jej kolega ze szkoły, tak zrozumiałem po trailerze. No i on jej właśnie będzie pomagał, tak, bo on jest pisarzem, jest dziennikarzem i ona właśnie chce, ponieważ on ją zna tak na bardzo dawna, więc ona uważa, że on może mieć ciekawe spojrzenie. No i spędzają ze sobą dużo czasu, no i wiadomo, co się tam może zacząć dziać. Ciekawe, ta obsada, na trailerze się uśmiechnąłem w paru scenach, więc okej, jestem na razie na tak, zobaczymy, co to będzie. Diuna. Słuchajcie, mamy w końcu datę premiery. Ogłoszono, że Diunę zobaczymy w kinach w listopadzie 2020 roku. Jest to oczywiście amerykańska data premiery, ale projekt tego kalibru raczej będzie miał równoczesną premierę też u nas, w sensie w wielu państwach na świecie. I jakby tego było mało, jakby tej obsady było mało, bo w ogóle fajnie, news, w którym przeczytałem, że jest oficjalna data premiery Duny, był zatytułowany Duna, w której grają wszyscy z Hollywood, bo dosłownie obsada, którą Duna skompletowała, jest po prostu nie z tej ziemi. To pasuje, bo to Duna. I w tej chwili dołączyło jeszcze dwóch aktorów, to jest Jason Momoa, czyli nasz Aquaman, i Josh Brolin, czyli Thanos, Cable i cała masa innych świetnych postaci wykonania tego świetnego aktora. I ja po prostu ja mówię, Uwielbiam tego reżysera. Denis Villeneuve jest jednym z moich ulubionych w tej chwili top 3 obecnie pracujących reżyserów. Bez dwóch zdań, jeżeli nie w top 2, top 1 może nie, ale no top 3, top 3. Patrzę na tych członków tej obsady i to jest o matko boska. I jestem świadomy, czego to jest adaptacją. No mówię, nie przeczytałem tego jeszcze, ale dla mnie to już jest bardzo... Jak będziemy za rok z Magotem kręcić, że tak powiem, listę najbardziej oczekiwanych filmów 2020 roku, to już wam mogę teraz zdradzić spoiler, że u mnie Diuna będzie dosyć wysoko na tej liście. Bo samy, nawet, a ja nie czytałem książki. Mówię o obsadzie, o reżyserze i o świadomy jakby... czym Diuna jest dla fanów, tak? I że Denis Villeneuve nie zabierałby się za coś, co jest tak drogie dla fanów, gdyby nie miał na to dobrego pomysłu, co to jest podejście, które moim zdaniem pokazał właśnie przy Blade Runnerze 2049, więc no. A już nie muszę chyba mówić, na którym miejscu pewnie to będzie u Magota na liście, no, ale zostawmy. Jack Ryan, bardzo fajny serial, na kanale możecie zobaczyć top 7 seriali 2018 roku, czyli seriale, które ja i moja żona Basia polecamy, które uważamy za najlepsze, które można byłoby zobaczyć w zeszłym roku. U mnie na liście znalazł się właśnie Jack Ryan, pierwszy sezon. Bardzo mi się ten serial spodobał, jest to dokładnie taki rodzaj takiego szpiegowskiego thrillera, który ja lubię, ze świetnym Johnem Krasińskim w roli głównej. I co było ciekawe, drugi sezon został ogłoszony tuż przed premierą pierwszego. I żeby było ciekawiej, trzeci sezon został właśnie ogłoszony, a jeszcze nie było premiery drugiego. I oni dopiero ten drugi jakoś mają zacząć kręcić teraz, a premierę ma mieć na koniec roku. Więc w ogóle szansa, że Jack Ryan będzie u mnie za rok również na liście, jeżeli podtrzymają poziom przynajmniej. Więc ogłoszono oficjalnie, będzie trzeci sezon serialu Jack Ryan, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, jeżeli lubicie klimaty takie właśnie szpiegowskie, sensacyjne, terroryzm, Bliski Wschód i tak dalej, CIA, to polecam, żebyście przynajmniej dali szansę. Mówię, to nie jest serial o podobnym poziomie głębi co Homeland moim zdaniem, ale jest bardzo dobry, bardzo wciągający. Więc tyle. Kolejna rzecz, Good Omens, serial oparty na prozie Neila Gaimana, który ostatnio się dosyć często pojawia na ekranach telewizorów, Lucifer, American Gods. Pojawi się serial w tym roku na Amazon Prime, serial o aniele i o demonie, których grają David Tennant i Michael Sheen, aktorzy, których uwielbiam. Oni się wcielają w anioła i demona, tak jak już mówiłem, Michael Sheen gra anioła, którego imienia sobie nie przypomnę, przepraszam, a David Tennant gra demona, który się nazywa Crowley. Supernatural oglądałem, więc to mi akurat zapadło w pamięć. No i oni grają, i oni właśnie są sobie na ziemi, funkcjonują, koegzystują z ludźmi od zarania dziejów, całkiem dosłownie. I właśnie się dowiadują, że ma być nadejście apokalipsa, już ciągle od dawna zapowiadana, ciągle przekładana. W końcu ma jednak nadejść, świat się ma skończyć. Przy czym im się akurat spodobało życie na ziemi i choć są bardzo różni, no bo to w końcu anioł i demon, to jest coś, co ich łączy. Lubią żyć na ziemi i chcieliby to kontynuować. Więc próbują wymyśleć jakiś plan, który sprawi, że będą mogli, żeby ziemię uratować, krótko mówiąc. Więc anioł i demon będą próbowali uratować ziemię. Jest to całkiem niedługo, ma się pojawić na Amazon Prime. Brzmi bardzo ciekawie, ja na pewno na to rzucę okiem. I żeby było ciekawie, właśnie ogłosili, kto będzie podkładał głosy postaciom Boga i szatana. Głos Bogu będzie podkładała Frances McDormand, którą możecie znać chociażby ze świetnego filmu 3 billboardy za Ebbing, Missouri. A szatanowi będzie podkładał głos Benedict Cumberbatch, więc znam jedną osobę, z którą się ożeniłem, która będzie chciała ten serial obejrzeć już w tym momencie na pewno. Tak, no to jest jakby mówię, no dla mnie już sam fakt, same nazwiska Michaela Sheena i Davida Tennanta wystarczyły, żeby chcieć to obejrzeć i fabuła, ale fakt, że tam jeszcze usłyszę przynajmniej Cumberbatcha i McDormand, znaczy McDormand nie jestem aż takim wielkim fanem. Między Bogiem a Prawdą jedyna jej kreacja, która mi się naprawdę podobała, to właśnie 3 billboardy, ewentualnie Fargo, tak? To jest dla mnie, przepraszam, że to powiem, to jest jedna dla mnie z najbardziej przereklamowanych aktorek w Hollywood. Po prostu ona do mnie jakoś nie przemawia. Do mnie jej styl gry nie przemawia. No ale mówię, w 3 billboardach bardzo mi się podobała, więc zobaczymy, co Co pokażę tutaj, jestem ciekawy. Na koniec Marvel. Marvel anulował sporo seriali. Iron Fist, Daredevil, Luke Cage. I słuchajcie, właśnie dzisiaj, jak to kręcę, poniedziałek wieczór, dowiedziałem się, że do tej listy dołączają kolejne seriale. Oficjalnie ogłoszono, że po premierze trzeciego sezonu, premiera ma mieć w tym roku, Jessica Jones również już nie powróci, nie będzie miała czwartego sezonu. Czyli nadchodzący trzeci sezon Jessica Jones będzie oficjalnie ostatnim. Mało tego, również to samo spotka Punishera. Krótko mówiąc, Punisher nie będzie miał trzeciego sezonu, więc jeżeli podobał Wam się drugi sezon, to był to ostatni. Jeżeli nie podobał się Wam za bardzo, tak jak mi, no to zakończyli na niskiej nocie, moim zdaniem. I to jest o tyle przykre. I tak jak jeszcze, jakby Jessica Jones to nikogo nie zaskoczyła, tak? No, anulowali Daredevila po najlepszym jego sezonie, który zebrał masę pochwał. Więc fakt, że anulowali Jessica Jones nie zaskoczyło dosłownie nikogo. To nie zaskoczyło dosłownie nikogo. Jedynie była szansa jeszcze dla Punishera z tego względu, że w momencie, w którym Marvel podpisywał kontrakt z Netflixem, to oni się dogadali na 5 seriali tak naprawdę. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist i The Defenders. Tak, to było te 5 seriali, na które się dogadali, na które podpisali kontrakt i wszystko było tam ustalane potem. W drugim sezonie Daredevila zadebiutował Frank Castle, czyli Punisher. No i tak przypadł do gustu, że fani się domagali, fani zaczęli krzyczeć, żeby Punisher dostał swój własny serial. I wtedy Netflix i Marvel znowu się dogadali i tylko jakby sporządzili osobną umowę, tak? Więc to jest osobny w ogóle układ poniekąd. Dlatego ludzie myśleli, że może oni po prostu się wycofują z tej swojej oryginalnej umowy, ale może dla Punishera jest jeszcze szansa, bo to jest jednak osobna umowa. No okazuje się, że nie. Po prostu nie. Nie. Punisher i Jessica Jones dołączyły do reszty seriali, które się po prostu na Netflixie już nie pojawią. Tylko teraz tak. Głos w całej sprawie zabrał również, teraz żebym nie skopał jego imienia i nazwiska, Jeff Leb, tak bym to przeczytał, już Wam mówię. Jeff Leb, tak mniej więcej. Napisał takie dosyć długie oświadczenie. On jest jakby szefem działu telewizyjnego w Marvelu, tak? Czyli Marvel ma tam, korporacja ma swoje różne działy, tak? Ten jest od filmów, Kevin Feige, ten jest od czegoś tam i tak. Znaczy Kevin Feige tam jest pewnie od wszystkiego. No i właśnie telewizyjną częścią świata Marvela zarządza właśnie Jeff Leb. I w takim długim oświadczeniu napisał generalnie, że jest bardzo wdzięczny, bo dostali sporą szansę, nigdy nikt wcześniej nic takiego nie próbował, że takie postacie, seriale, potem jeden serial z nimi wszystkimi, że eksperyment i że to się udało i że dziękują i tak bardzo dziękują. No i na końcu napisał coś takiego. Nasz partner, mając na myśli Netflixa, zdecydował, że nie chcą dłużej kontynuować historii z tymi fantastycznymi postaciami. Ale wy chyba lepiej znacie Marvela. Ale wy chyba za dobrze znacie Marvela. Krótko sugerując, że to nie jest koniec tych postaci. Teraz co to może oznaczać? To może oznaczać masę rzeczy. Oczywiście jest ta platforma Disney+, na której, że tak powiem, mają się pojawić nowe rzeczy Disneya i zresztą, tylko tam po pierwsze Punisher za bardzo mi nie pasuje pod platformę, na której mamy ten zameczek Disneya. No to jakoś mi się kłóci, pomimo tego, że ja wiem, że Disney, że Marvel należy do Disneya, więc Punisher cały czas był spod Disneya tak de facto, no ale jednak tak jakoś mi się te obrazki kłócą, więc jakoś nie widzę Punishera, Daredevila, Jessica Jones na Disneyu. Nie widzę tego. Poza tym, co jeszcze działa na niekorzyść tego, że one mogą się pojawić na Disney+, to jest fakt, że Disney+ ma już konkretnie w planach inne seriale ze świata Marvela. Przypominam, Loki ma mieć swój serial, Scarlet Witch i Vision mają mieć swój serial. Już zatrudnili scenarzystę do serialu o Zimowym Żołnierzu i o Falconie. No więc jakby mają co robić, że tak powiem, w tym Disney+, jeśli chodzi o Marvela. Natomiast pojawił się inny gracz i tym graczem jest Hulu. Hulu oficjalnie wydało oświadczenie, że oni jakby co są otwarci na rozmowy. Po pierwsze, mają już relacje z Marvelem, ponieważ u nich się pojawia serial The Runaways, o ile się nie mylę. I oni w tym momencie są, podobno obie strony są bardzo zadowolone z tej współpracy i oni Hulu powiedzieli wprost, słuchajcie, jesteśmy chętni, żeby w razie czego o tym pogadać, tak? Że jesteśmy otwarci na ten temat, żeby przejąć te martwe seriale z Marvela, z Netflixa do Hulu. Jest ta kwestia, o której wspominałem już parę odcinków temu, że Marvel podpisał kontrakt, z którego jasno wynika, że przez 3 lata po anulowaniu tych seriali te postacie nie mogą się pojawić nigdzie indziej. Jest tam taka klauzula w tym kontrakcie. No więc nawet jeżeli Hulu miałoby to przejąć, to czy Disney Plus miałoby to przejąć, to te postacie się nie pojawią przez 3 lata nigdzie. A 3 lata czy 2 lata? 3 lata chyba. Aczkolwiek to jest klauzula w kontrakcie, tak? Mogą zrobić klauzulę do klauzuli i stwierdzić, że przy odpowiednich argumentach jednak tam mogą się pojawić gdzieś wcześniej. Jeżeli ktoś miałby kasę, żeby takie rzeczy robić, to na pewno jest to Disney. Więc tak, oficjalnie na Netflixie już nowych rzeczy z tymi postaciami nie zobaczymy, oprócz oczywiście 3. sezonu Jessica Jones, który ma być wyemitowany w tym roku, który będzie ostatnim sezonem. To jest jaki ostatni sezon Marvela w ogóle będzie, tak? Smutno się to będzie oglądało. No tyle, no. To było do przewidzenia, umówmy się, to było do przewidzenia, tak? Nie chce mi się wierzyć, żebyśmy nigdy już nie mieli zobaczyć tych aktorów w tych rolach, bo już nawet mówię sam fakt o aktorach w tych rolach, tak? To jest jakby ci aktorzy, oni byli świetni, no może nie wszyscy, ale Charlie Cox jako Matt Murdock, Daredevil, wow, naprawdę dla mnie to jest ten sam poziom, co ja mówię to zupełnie serio, z pełną świadomością mówię to, co teraz powiem. Charlie Cox jako Daredevil to jest dla mnie jak Robert Downey Jr. jako Iron Man. Naprawdę. Był dla mnie idealnym Mattem Murdockiem, idealnym Daredevilem. Dosłownie nic mi w nim nie brakowało. Kristen Ritter jako Jessica Jones, super. Zwłaszcza jeżeli ktoś słyszał Kristen Ritter, jak ona się wypowiada naprawdę w wywiadach. Jaki ona ma głos, jaką intonację i... No... Ja miałem wrażenie, że ona jest taka mroczna i taka hardkorowa i tak się nie pierdzi. Nie, to jest taka hej, w ogóle co tam i tak dalej. I nagle patrzę na nią, że Jessica Jones, okej, to jest zupełnie co innego. No i oczywiście John Bernthal jako Punisher był po prostu świetny. Więc no chociażby z tego powodu nie chce mi się wierzyć, że nigdy więcej tych seriali i tych postaci nie zobaczymy, a w jakim wydaniu, gdzie zobaczymy. Tyle. Dziękujemy Wam bardzo za newsy. Dziękuję, to wszystko jeśli chodzi o newsy, w sensie przejdźmy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie nam pytania w komentarzach, my na nie odpowiadamy w kolejnych odcinkach. I dzisiaj jest ze mną Basia. Cześć. Słuchajcie, tak, mamy jedno pytanie zaległe dla Basi z zeszłego odcinka i razem odpowiemy na pytania z ostatniego odcinka, ale zanim my powiemy, to damy się wypowiedzieć Magotowi, więc Magot, teraz kolej na Ciebie. No czołem, moi drodzy. Jedziemy z pytaniami. Michał Jaszcz idzie na pierwszy ogień. Magot, Korpiklani plus Turisas plus Trollfest w marcu w Warszawie. Planujesz? Bo ja wiem, nie jestem fanem żadnego z tych zespołów. Nie w takim sensie, że nie lubię. Po prostu nigdy ich tak naprawdę nie słuchałem. Więc jeśli się wybiorę, to po pierwsze w Gdańsku, bo będzie tutaj koncert, a po drugie czysto z ciekawości, ale jeszcze się nie zdecydowałem, nie wiem. Myślałem o tym, nie mówię nie, ale tak jak powiedziałem, to będzie tylko w kategoriach dla mnie ciekawostki, ponieważ nie znam tak naprawdę repertuaru żadnego z tych zespołów. W ogóle taka ciekawostka, że jak byłem jesienią zeszłego roku w Japonii, to w hostelu w Kyoto, w którym nocowałem, poznałem byłego akordeonistę zespołu Trollfest. I w ogóle wtedy pierwszy raz się dowiedziałem, że taki zespół w ogóle istnieje, a tu patrz, jeżdżą po Europie, koncertują, no. Także zobaczymy, być może, ale jeśli tak, to wtedy na pewno w Gdańsku, a nie w Warszawie. Ale dzięki bardzo za pytanie. Kolejne. Dawid Kaszta. Magot, dlaczego w teledysku Amon Amarth The Way of Vikings są polskie pieniądze? No, może dlatego, że ten teledysk był kręcony przez polską ekipę Grupa 13, która współpracowała m.in. z Behemotem przy paru ich teledyskach i z tego co wiem, to ten teledysk był po prostu u nas kręcony, stąd te stare nasze dobre polskie pieniądze. Swoją drogą naprawdę fajny teledysk, taki świetnie nakręcony technicznie i też tak trochę z jajem. No, także to tyle w tym temacie. Dzięki bardzo, Dawidzie. Następny Bozik. Hej, Q&A. Kaczmar, Magot, może top 10 Waszych ulubionych aktorów, top 10 Waszych ulubionych postaci filmowych? Myślę, że łatwe to nie będzie. No, zgadłeś, na pewno nie. Znaczy, no, my mamy plany na więcej topek takich filmowych, różnorakich, takich chociażby jak była ta nasza topka ulubionych filmów marvelowskich. Te dwie, które podałeś, byłyby na pewno trudne do nakręcenia, znaczy trudne do podjęcia decyzji, w ogóle do stworzenia takiej listy 10 ulubionych chociażby aktorów, bo ja powiem szczerze, nie mogę powiedzieć, tak jak Kaczmar tam wielokrotnie powtarza, że Will Smith to jego ulubiony aktor. Ja nie mogę powiedzieć, że jakiś aktor jest moim ulubionym, ponieważ każdy aktor z tej już górnej półki, każdy z nich daje coś tam od siebie, każdy te kreacje tworzy trochę inaczej buduje swoje postaci, mają pewne swoje takie znaki charakterystyczne, no chyba że są takimi już wykrętami metodycznymi, jak chociażby Daniel Day-Lewis, gdzie on każda jest takim kameleonem, każda rola to jest coś innego. Także nie mogę powiedzieć, że mam jakiegoś ulubionego aktora, więc mógłbym pewnie skompilować taką listę 10 aktorów, których najbardziej cenię, ale już na pewno dużym problemem byłoby uszeregowanie ich, a tym samym takie powiedzenie, że któryś z nich jest tym według mnie najlepszym, moim ulubionym. No ciężko byłoby powiedzieć, to się zmienia, to jest bardzo dynamiczne. Zobaczę jakiś fajny film z danym aktorem i wtedy ten aktor gdzieś tam siedzi mi w głowie w danym momencie, bardzo pozytywnie o nim myślę, później będzie jakiś inny film z innym aktorem i to nie znaczy, że ten poprzedni aktor jest już teraz gorszy, mniej lubiany przeze mnie, więc tutaj naprawdę byłoby ciężko. A top 10 ulubionych postaci filmowych, no to już w ogóle, nie wiem, czy to jest wykonalne, bo nie wiem, no jeszcze może gdyby wziąć się za jakieś gatunki filmowe, jakoś to troszeczkę zawęzić, albo może, nie wiem, typy postaci, na przykład ulubione czarne charaktery, ulubieni superbohaterowie, ulubieni gliniarze, ulubieni strażacy, ulubieni ratownicy medyczni, ulubieni nauczyciele filmowi, to myślę, że tutaj prędzej, chociaż też trochę trzeba było się nagłowić, bo no trochę tych filmów się w życiu widziało i bardzo łatwo jest coś zapomnieć, aczkolwiek no teoretycznie jakieś takie niezapomniane kreacje ulubione powinny być łatwe do odszukania gdzieś tam w odmętach pamięci, ale czasami się o czymś zapomni, więc to na pewno nie byłoby łatwe, ale gdzieś myślę, że jakichś okołofilmowych topek możecie się spodziewać, ale czy takich jak te konkretne, no to nie wiem, zobaczymy. No ale dzięki bardzo, Bozik, za pytanio, propozycję. Lecimy dalej. Adrian Kramarzyk. Kaczmar, pytanie. A gdzie jest śnieg? No ja pozwoliłem sobie, bo to jest do Kaczmara. Zastanawiam się, o co chodziło z tym pytaniem. Nie wiem, może aż jestem ciekaw, co Kaczmar na to odpowie. Bo śnieg... Nie wiem, może to jest jakiś taki wewnętrzna anegdotka, której ja nie rozumiem, ale śniegu już nie ma i raczej nie zapowiada się, żeby był, ponieważ tutaj w Trójmieście już rozpoczęła się aura bardzo mocno wiosenna, więc śnieg jest już, nie ma go, nie wiem, ale no, dzięki Adrianie za pytanie, cokolwiek by ono znaczyło, cokolwiek by się za nim kryło. Dzięki bardzo. Kolejne. Grzegorz Arabczyk. Wracając do Waszych odpowiedzi przy poprzednim Q&A. Magot. Basia, Kaczmar, także jeśli również graliście, to w takim razie powiedz mi, który system świat RPG bardziej Ci odpowiadał? Cyberpunk czy Shadowrun? Ja osobiście byłem zawsze zwolennikiem tego pierwszego, zarówno jeśli chodzi o świat, jak i o mechanikę. Może to dlatego, że Cyberpunka prowadziłem ładnych kilka lat, a w Shadowruna jedynie grałem. Dalej porównując oba systemy, w którym według Ciebie lepiej oddano specyfikę sieci internetowej i działań w niej, hakowania itd. Patrzę tak sobie na datę premiery Captain Marvel 8 marca przy... Aha, dobra, zaraz, najpierw tym Cyberpunk i Shadowrun. Wiesz co, ja nie grałem w te gry dużo, to jest po pierwsze. Po drugie, to było już wieki temu. To było naprawdę wieki temu, bo to był jakoś przełom podstawówki, liceum, jakoś tak. I ja Cyberpunka też prowadziłem. Gdzieś tam próbowałem go, tak pewnie na początku trochę nieudolnie, próbowałem go jakoś tam prowadzić. W Shadowruna grałem, więc tutaj też będzie mi ciężko. I powiem Ci szczerze, już takie detale jak specyfika sieci internetowej i działań w niej, ja kompletnie nie pamiętam, naprawdę. Nie odpowiem Ci tutaj. Natomiast klimat Też nie jestem w stanie powiedzieć, jak odbierałem klimat tych gier i mechanikę i tak dalej wtedy. Naprawdę tego nie pamiętam. Patrząc teraz z perspektywy, gdybym miał do którejś z nich wrócić, to myślę, że chętnie wróciłbym mimo wszystko do Cyberpunka, czyli do Cyberpunka 2020, czyli bez tych wszystkich elementów fantasy. Chyba bardziej bym chciał wrócić do tego i tym się pobawić. No więc tyle mogę Ci powiedzieć. Natomiast co do Captain Marvel, że premiera 8 marca, przypadek? Ciężko powiedzieć. 8 marca jest też premiera amerykańska, a ja nie wiem, czy oni tam 8 marca obchodzą Dzień Kobiet. Jeśli tak, to może nie jest to przypadek, a jeśli nie obchodzą 8 marca, to wtedy celowałbym, że jest to faktycznie taki ciekawy zbieg okoliczności, że pierwszy marvelowski z MCU oczywiście film, w którym główną bohaterką jest kobieta, wychodzi wtedy, kiedy u nas obchodzi się Dzień Kobiet. No, ciekawe, tak. Aha, przypomniało mi się, czy ktoś mi może powiedzieć, o co chodzi z tym rzucaniem kamieniami w dinozaury, bo mnie to jakoś ominęło, a widzę, że wszyscy teraz tego śmieszkują. To taka sytuacja wyszła, to byłej tam pani premier, dobrze tak mówię, Ewie Kopacz, ona była gdzieś tam w jakiejś telewizji czy coś i strzeliła takim, tu nawet znalazłem cytat, była to taka jej po prostu wypowiedź. Przypomnę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze były dinozaury, a ludzie nie mieli jeszcze żadnych strzelb, nie mieli broni nowoczesnej, która pozwoliłaby im je zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno dinozaur nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, 2 miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać, mówiła Ewa Kopacz. Czy jakikolwiek jeszcze komentarz z mojej strony jest tutaj potrzebny? No tak, no ja myślę, że pani Ewa trochę za dużo się naoglądała serialu The Flintstones, polski tytuł był chyba Między nami jaskiniowcami, gdzie no faktycznie mogło tak być, że kiedyś zainspirowana tymże serialem animowanym, tak sobie pomyślała, że no tak, no ten jaskiniowiec rzucał kamieniami w dinozaura. No, także taka mała wpadeczka jej się przydarzyła, no i tak właśnie teraz cały internet tego ośmieszkuje. Dzięki bardzo, Grzegorzu, za pytania. Aha, jeszcze byłem, przepraszam Cię, byłem na Lego Movie 2, całkiem spoko, Wy mieliście już okazję zobaczyć? Ja nie widziałem i raczej się nie wybieram, a to z tego powodu, iż jakoś nie bardzo mnie to, ten teges interesuje. Ja widziałem pierwszy, ten Lego Movie, nie widziałem go w kinie. I on mi się naprawdę podobał, a potem był Lego Batman Movie, który mnie mocno rozczarował i przez to jakoś nie wyczekiwałem tak bardzo kontynuacji tego Lego Movie. Podejrzewam, że jak gdzieś pojawi się na jakiejś tam platformie, na jakimś HBO za jakiś czas, to sobie obejrzę, ale raczej się na to nie wybieram. I teraz właśnie, Grzegorzu, dziękuję Ci za pytania. I to były już wszystkie pytania, także dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim za pytania. My zawsze bardzo chętnie na nie odpowiadamy. Zadawajcie ich więcej w kolejnych odcinkach Geek Factor News. Dziękuję jeszcze raz i wracamy do Kaczmara. Dzięki, Magot. I co? Lecimy. Myślę, że zaczniemy od tego zaległego, co? Tak. Dobrze, więc tak. Jedno pytanie, na które jeszcze Basia nie odpowiedziała z zeszłego tygodnia, to jest pytanie od Łukasza Świniarskiego. Witaj, Łukaszu. I teraz tak, Magot, czy na Twoim radarze, ja tu muszę trochę, bo widzisz, on tak napisał, że tak czasami trudno odczytać, co jest do kogo. O, Basia, w jaki sposób zachęcasz znajomych, rodzinę do obejrzenia konkretnego filmu lub serialu? Oglądasz z nimi, czy może wystarczy Twoja krótka opinia w stylu marsz do kina lub odpal Netflixa, HBO Go? To może zabrzmieć dziwnie. Nie zachęcam nikogo do oglądania jakiegoś filmu czy serialu. W ogóle? Nie namawiasz? Nie namawiam. Okay. Nie, no po prostu jak widziałam jakiś bardzo dobry film, który mi się spodobał, to mówię, że ale widziałam zarąbisty film. Jak ktoś tak zareaguje na zasadzie, tak, no, to coś tam powiem więcej, ale nie na zasadzie, że o Jezu, musisz iść zobaczyć. Nie robię tak dlatego, że sama nie lubię, jak ktoś tak robi mi. Ja mam taką pokrętną trochę naturę, że im bardziej mnie ktoś do czegoś namawia, tym bardziej tak staję okoniem i chyba z tego to wynika. Tak. Może coś jest ze mną nie tak. Nie mówię, że nie. Może światło poprawić. Ewentualnie, jeżeli mi się film bardzo podobał, a widziałam go już z Pawłem i wiem, że no, nie jest to film, na który mogę wziąć, nie wiem, pożyczyć swojego siostrzeńca albo zabrać dzieci, czyli zwyczajnie jest to film dla widzów dorosłych, No to sama się pytam, czy ktoś może jeszcze nie był, no bo jakby generalnie nie był, a potrzebował kogoś, z kim by chciał pójść, no to ja tam oferuję swoje towarzystwo. W sensie, że jak spodoba Ci się na tyle, żebyś chciał zacząć drugi raz. Tak, jak na przykład ostatnio Star is Born, też właśnie tam były rozmowy z dziewczynami, bo nie każdy widział, ale no gdzieś się temat rozmawia. Nie dopilnowałam. Wiem, ja miałem czas temu z moimi rodzicami, chętnie poszedł na Green Book, ale no, ale gdzieś... może być kiepsko. I w tym drugim komentarzu więcej pytań do Ciebie nie ma. To lecimy teraz z pytaniami z ostatniego odcinka. Pytanie Adriana. Kaczmar pytanie, a gdzie jest śnieg? I podobnie jak Magot, nie za bardzo rozumiem, o co się pyta. I to jest... Ja nawet spróbowałem sobie prześledzić to, co było mówione w poprzednim odcinku i nie załapałem, czy tam coś było mówione. Jeżeli się pytasz dosłownie, gdzie jest śnieg, to tak jak Magot powiedział, no raczej u nas już śniegu nie będzie. Będzie. Tak myślisz? No jeszcze w marcu. No w sumie kiedyś na majówkę nam spadł śnieg, więc... No nie, no może być, ale generalnie gdzieś na południu Polski prędzej niż tutaj. Tak, więc... Natomiast... Tak samo jak nie wiemy, gdzie jest krzyż, to nie wiemy, gdzie jest śnieg. Tak, więc jeżeli Twoje pytanie natomiast jest jakimś... to jest jakiś inside joke, to on jest tak bardzo inside, że aż outside. The outside is the inside and the inside is the outside. Night at the Roxbury, genialne. No kurde, chciałem powiedzieć, żeby ludzie zgadli, jak z jakiego filmu może by jakaś nagroda była, ale nie ma szans, nie ma szans. Trudno, to wina Basi, dałbym wam jakąś nagrodę. Ja bym wam też dała nagrodę, też wam mogę. Adrianie, mam nadzieję, że zadowala Ci taka nieodpowiedź. Grzegorz Arabczyk, wracając do Waszych odpowiedzi przy poprzednim Q&A, Magot, Basia i Kaszmar, także jeśli również graliście. Który system RPG bardziej Ci odpowiadał? Cyberpunk czy Shadowrun? Ani jednego, ani drugiego nie próbowaliśmy. Warhammera żeśmy grali. Mi by pewnie z klimatu bardziej podszedł Cyberpunk, ale... A mi pewnie Shadowrun, jeżeli tak coś cokolwiek kojarzę. Patrzę tak sobie na datę premiery Captain Marvel 8 marca. Przypadek? Nie sądzę. Wiesz co, daj mi to szybko potwierdzić. Ja, to co Magot powiedział, to mi się wydaje, że absolutnie w Stanach obchodzą Dzień Kobiet tego dnia. I to jest International Women's Day. 8 marca. International... Nie ważne, że Dzień Kobiet, co innego jest ważne. Ja wiem, co jest ważne dla Ciebie. International Women's Day. No bo to międzynarodowe. To jest międzynarodowe święto kobiet, dokładnie. Więc tak. Więc to jest... Myślę, że to nie jest przypadek. Zdecydowanie to nie jest przypadek. I dalej Twoje pytanie... O co chodzi z tymi śmieszkami o rzucaniu kamieniami w dinozaury, to już Ci Magot powiedział, bo tam Magot widziałem wypowiedzi Magota po prostu, zanim nagrywaliśmy. No tam się nasza pani premier wygłupiła. A no troszeczkę czasami lepiej powiedzieć mniej niż więcej. Zdecydowanie. I wtedy się lepiej na tym wychodzi. Zdecydowanie. Byłem na Lego Movie 2, całkiem spoko, a Wy mieliście już okazję zobaczyć, nasz syn miał, a my nie. Nasze dzieci były takie, nie, w sumie tylko Leon, no, Zośka nawet nie była, ale to jeszcze jest szansa dla nas. Myślę, że tak, aczkolwiek ja powinien zrobić tak jak z pierwszą częścią, poczekam, aż będzie sobie w domu, obejrzę z angielskim dubbingiem. Więc to ten od Grzegorza, Grzegorzu bardzo Ci dziękuję. I kolejny Grzegorz, Grzegorz Stecyk, pozdrowienia, pytanko mi się urodziło chłopiec czy dziewczynka? Czy może macie w planach co jakiś czas nagrywać i wypuszczać jakiś wasz wspólny gameplay z różnych gier? No byśmy to chętnie. Mamy jakieś tam plany i o tych planach będziemy mówić szerzej, jak będziemy ogłaszać. To jest ten moment, kiedy lepiej mówić mniej niż więcej, bo coś za dużo powiemy. Dokładnie. Widzicie? To jest właśnie to. Coś obiecaliśmy, że zrobimy w pierwszym kwartale i wtedy się dowiecie różnych ciekawych rzeczy o nas. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. W tej chwili, Grzegorzu Stecyku, bardzo Ci dziękujemy za pytania. Nie masz przeciwko pretensji, że ja tak szybko lecę, ale jestem bardzo świadomy czasu i tak dalej. Josiu! Q&A, witaj Josiu. Brakuje mi na polskich kanałach planszówkowych prezentacji na bieżąco gier, które dopiero co weszły do sprzedaży. Przedstawię to na przykładzie, weszła do Gra Planeta i na razie wiesz, chodzi mu generalnie o to, że recenzje się pojawiają ileś czasu po premierze i że jakby w momencie premiery nie ma za dużo informacji. Że jak wejdzie gra na rynek, to od razu powinna być razem z nią recenzja, żeby człowiek wiedział, czy od razu. Albo nie recenzja, tylko taka wideoprezentacja na przykład gry, tak, bo jest wideoprezentacja, za którą na przykład można by wydawnictwa kasować. Jeżeli coś takiego doszłoby kiedyś do skutku, to będą musiał podziękować Josiu za podanie mi biznesplanu i za podpowiadanie mi biznesplanu. Coś tam pogadamy, Josiu. Wiesz co? Powiem Ci tak, problem z tym jest tego typu przeważnie, że w momencie, że wydawca wysyła egzemplarze recenzenckie gier, jak ma egzemplarze u siebie. Tak? I jakby często gęsto jak ma je u siebie, to od razu robi premierę, od razu wysyła je do sklepu. Więc siłą rzeczy, ja wiele razy prosiłem, bo wiadomo, każdy wydawca dostaje też tak zwanego takiego production sample, czyli taką próbkę z fabryki, żeby zobaczyć, czy się wszystko zgadza. Ja z wieloma wydawcami rozmawiałem na temat tego. Słuchajcie, dajcie nam zrobić recenzję i ograć i zrobić recenzję na bazie takiego sampla produkcyjnego i po prostu jak my zrobimy to, to wtedy odeślemy wam. Wy nam prześlecie nowy egzemplarz, jak one już do was przyjdą, ale wy będziecie mieli przynajmniej materiał w okolicach recenzji na kanale, więc z korzyścią tak de facto dla wszystkich. Ale z różnych powodów jest to niemożliwe. Tak, oni tam się wydawcy nigdy nie zagłębiali w szczegóły, ale no mówili, że to jest ciężkie. Rzeczy się można też domyśleć, ja wiem jak to było przy tej jednej tak grze, przy której ja tam akurat miałam największy insight, no to w tym samym czasie gra trafia tak naprawdę na rynek i do recenzentów, bo to ledwo trafi w ręce i chce się to szybko wypuścić. Różnymi względami jest podyktowane, czy to od razu idzie na sprzedaż, czy to ma czas. Z recenzentami to też jest tak, masz jakiś swój grafik, bez grafiku nie da rady, bo byśmy byli po prostu zawaleni, byśmy się ciężko odkopywali z tych rzeczy, byśmy przestali być terminowi, przez co byśmy stracili na reputacji. A często też jest tak, że te gry no, gdzieś tam są pachnięcia w różne strony, więc też nie można zagwarantować, że jak gra tylko się pokaże, to od razu już się zagra i wszyscy czekajcie, nie wypuszczajcie niczego do sklepów, bo koszmar musi ograć tytuł i wtedy zobaczycie prezentację gry i jeszcze może jakąś recenzję, to różne względy na to wpływają. Czasami jest to możliwe, jak na przykład było teraz z Galaktą z Horror of Arkham, tak, że była konkretna data jakaś premiery już ustalona i na szczęście transport przyjechał dużo wcześniej, no, więc my mogliśmy dostać egzemplarz, co się bardzo rzadko zdarza. No właśnie. Kiedyś prawie była opcja, no tak zdradzę, nie wiem czy mogę o tym mówić, ale co tam, że prawie dostaliśmy właśnie produkcyjny egzemplarz Rising Sun. Mieliśmy szansę, że to dostaniemy 2 tygodnie przed premierą, i jakby mieliśmy już nawet przygotowany mega napięty grafik szybkiego ogrywania w różnych wariantach osobowych i w ogóle i nagrywania recenzji, wideoinstrukcji, żeby to w 2 tygodnie się zmieścić, to wtedy nam 2 tygodnie było upłynęły pod znakiem Rising Sun tak naprawdę. Ale koniec końców się nie udało, bo egzemplarz Rising Sun był potrzebny, tam jeździli gdzieś, prezentowali to na konwentach i tak dalej, więc no nie da rady. Co do twojego pomysłu, żeby wychodzić z taką ofertą i ile za to bym wziął? Ile za to bym wziął, to ci powiem, jak napiszesz do mnie maila z zapytaniem ofertowym, to wtedy ci powiem, ile bym za to wziął, tak tutaj nie chcę o takich rzeczach mówić, ale jest to możliwe, tak, jest to jakiś pomysł, tylko coś mi mówi, że wiesz co, ja osobiście jeszcze w tej sprawie nie wychodziłem do wydawców, wychodziłem z wideoinstrukcjami, nie wychodziłem z tym, coś mi mówi, że inni ludzie z tym wychodzili i fakt, że to się mimo wszystko nie pojawia, to też o czym świadczy. Budżet marketingowy polskich wydawców gier planszowych nie jest niestety z gumy i są bardzo już tam, mają konkretnie poukładane na co wydają. Ale nie mówię nie. To jest może temat, do którego gdzieś tam kiedyś wrócę i w sumie tak jak mówiłem, będziemy coś tam gadać, żeby ci jakoś tam wyrazić wdzięczność za podsunięcie pomysłu. Dzięki ci bardzo, Josiu. Kamil Walukiewicz, hej Kaczmar, materiał na łapkę w górę, myślałeś może nad zainwestowaniem w blue green screen do nagrań, może to pomysł na jeden z celów na Patronite. No jak najbardziej, Kamil dobry pomysł. Kamil dobry pomysł, ludzie nam dają dobre pomysły. Jak najbardziej bierzemy to pod uwagę. To jest, bierzemy to pod uwagę, zresztą nie tylko i... No ale dobra, mniej więcej, im mniej tym lepiej. Dobra, dzięki ci bardzo. To już było tak. Aha, Umbrella Academy, Łukasz Świniarski tylko, dobra, jeszcze szybko powiemy. Oglądamy, jesteśmy w trakcie, na początku... A, tego nie widziałam. To jest nowe, tak. Jesteśmy w trakcie i jest im dalej, tym lepiej. Na początku nie byłem przekonany, ale naprawdę mi się zaczyna podobać. Basiu, teraz nowe pytanie Łukasza. Skoro tak bardzo podobali Ci się serialowi Tytani, to czy planujesz oglądać Doom Patrol? To ta ekipa dziwacznych bohaterów z 4. odcinka. Robot, mumia oraz rozpuszczająca się kobieta. Tak, jestem jej fanką. Po pilocie Doom Patrol zapowiada się bardzo dobrze. Na wspólne oglądanie polecam wam... Okej, dobra. Lorena, zobaczymy. Doom Patrol... Zobaczymy, no. Nie mówię nie. Ja mówię, że na pewno tak, z ciekawości. Jeżeli zadebiutuje na Netflixie, no nie planujemy wykupywać tej platformy streamingowej DC, bo to jest na tej platformie na razie, ale jeżeli się pojawi na Netflixie, tak jak Tytani, a w sumie dużo wskazuje, że tak może być, to tak, jak najbardziej. Tak. Dziękujemy Ci bardzo, Łukaszu, za pytania. Marcinie Zalewski, witaj Marcinie. W Waszej recenzji Detektywa wielokrotnie chwaliłeś grę przede wszystkim za klimat i imersję. Natomiast w graciarni zapytałeś Trzewika, czy w LA Crimes będzie więcej klimatów, bo w podstawce niewiele go było. O co chodzi? Nie chodziło mi o to, że w podstawce było niewiele klimatu. Absolutnie nie. Chodziło mi o to, że coś, co może... że klimat detektywa tak na pierwszy rzut oka, jak widzimy grę na pudełku, w sklepie, na półce, raczej, wiesz, okładka i tak dalej, nie było tam nic takiego, co by miało przyciągnąć, tak? Od kolejny kryminał, dziejący się gdzieś tam, zagadka i coś tam, coś tam. Natomiast coś takiego jak masz te zbrodnie LA, tą czcionką, z tymi palmami, no to tu już się nasuwa ten taki klimat lat 80. właśnie z gliniarza, z Beverly Hills i tak dalej. I myślę, że to już jest nieco bardziej konkretny klimat niż podstawki detektywa i dlatego może być bardziej atrakcyjny. Dla zwykłego też, ludzia. Ale no to... Bo człowieka to jaki miałeś motyw przewodni pierwszego detektywa? Do czego byś się tam tą okładką, co byś z nią zrobił? Tam znaczy okładka nic nie mówiła, w ogóle nie miała w ogóle związku no, z sobą. Miała i nie miała, ona była taka neutralna, mogła być jakakolwiek inna, ale tu masz konkretny motyw, no LA Crimes, no to... Otóż to, o to mi chodziło bardziej. Absolutnie nie o to, że w detektywie nie było klimatu, był słaby... Klimat był, no na taką ilość tekstu, na taką ilość czytania, no jak najbardziej się klimat stworzy, także... W jednym z materiałów wspomniałeś o przeprowadzce. Zdradzisz do jakiej dzielnicy? Nie. Nie. Znaczy wiesz, po recenzjach na gorąco ludzie mogą się domyślić z Gdańska, gdzie my teraz mieszkamy, więc... Dobrze, i niech tak zostanie. Dobrze, niech to będzie nasza słodka tajemnica. Ale no nie, dobra, nic nie powiem. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za pytanie. Michał Solek, Q&A. Cześć, czy dałoby się wprowadzić do Waszych recenzji lub gameplayów informacji na temat rozmiaru kart do danej gry w formie mówionej lub pisanej? Dla niektórych gier znalezienie takiej informacji jest przynajmniej trudne. Pomyślimy o tym. Zastanawiałem się ostatnio, czy w opisie do recenzji na YouTube, w opisie, nie dać właśnie takich informacji o grze, tak, czas gry, liczba osób, autorzy. Może tam właśnie coś takiego jak rozmiar kart by się nadawało. Do przemyślenia, nie mówimy tak, nie mówimy nie. Bozik. Z takiej mało konkretne to odpowiedzi, mam wrażenie, dzisiaj daje. Bozik, Q&A, Kaczmar, Magot, może 10 Waszych ulubionych aktorów, top 10 Waszych ulubionych postaci filmowych. Myślę, że łatwe to nie będzie. Przychylam się do tego, co powiedział Magot, to nie będzie łatwe. Ja faktycznie mam tego swojego Brasmyfa, ale powiem szczerze, nawet nie wiem, czy bym go dawał na taką topkę, bo to jest takie bardzo subiektywne moje odczucie i można by zrobić 10... Ja bym mógł pomyśleć nad jakąś listą 10 aktorów, którzy robią na mnie największe wrażenie, których lubię oglądać, ale na przykład nie, żeby to była jakaś konkretna kolejność, że pierwsze miejsce jest lepsze od drugiego. Tak samo z postaciami Magot ma bardzo mądry pomysł, żeby... Jaki się trafił w końcu? Żeby zrobić po prostu masz na przykład najlepsze czarne charaktery, najlepsi policjanci i tak dalej. To prędzej. Tak ogólnie ulubione postacie filmowe to trochę za szerokie mogłoby być. Ale jest to jakiś tam dobry pomysł, tak jak Magot powiedział, planujemy gdzieś tam trochę więcej takich tematycznych topek filmowo-serialowych robić. Co byś powiedział na recenzję filmów dostępnych na Netflix, coś jak recenzję na gorąco? Powiedziałbym, że bardzo bym to chciał robić, ja bym bardzo chciał robić dużo rzeczy, prawda? Chcielibyśmy robić całą masę rzeczy. Znaczy się problem nie jest z tym, żeby coś sobie nagrać, ale potem to trzeba skleić, a to już jest czas. Czas też nie jest z gumy, no niestety. Wbrew pozorom, wiecie, żeby powrzucać jakąś grafikę z filmu, jakieś klipy z filmu, z trailera, to trzeba zrobić jakoś dobrze, no tak. Nawet niech to nie będzie najwyższych lotów, jeżeli faktycznie miało być tego więcej, częściej. No ale to nie może być byle jakie, no bo już pod czymś takim to się nie chcielibyśmy podpisywać. Nie, więc myślę, że raz na jakiś czas tak, a póki co to pozostają Wam recenzje pisane. Ja prędzej wrócę do tego, w sensie ja prędzej zacznę też pisać recenzje na naszej stronie geekfactor.pl, tak jak to robi w tej chwili Magot, aniżeli będę kręcił je. No, to wszystko się rozbija o czas, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało gdzieś tam po pierwszym kwartale, bo pierwszy kwartał jest jeszcze u nas takim okresem, gdzie dużo sprzątamy i organizujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po i wtedy właśnie do tego typu pomysłów będziemy pomału wracać, będziemy je omawiać i zobaczymy, co się z nimi da zrobić. Ale dziękujemy Ci bardzo, Boziku, za pytanie. Dziękujemy wszystkim za pytania, bo to koniec. Dziękuję Ci, kochanie, że do nas dołączyłaś. Dziękuję. Za tydzień Geek Factor News powinno się pojawić normalnie, dlatego jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Za tydzień ja, Basia, Magot na nie odpowiemy. Dziękujemy Wam bardzo, tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Pa, pa.